Kleszcz kontra Artur. Szept! Szept! Obudziłeś się? Dalej szept! Rusz się! No już, piesku! Porozmawiaj ze mną tak jak wtedy w Meksyku! Widzę to w tych podkrążonych oczach. Bądź znowu podżegaczem! Szept! Potrzebny nam taki mściciel jak ty w zespole! No już, stary, poszczekajmy sobie znów razem! Kleszcz! Sam wiesz, że nigdy stamtąd nie wyjdzie, jeśli będziesz go tak straszył dzień po dniu. Daj mu przywyknąć do nowego otoczenia. Arturze, potrzebujemy go w zespole. Dzielnego psa, który będzie pilnował tyłów i wyszczekiwał hymn sprawiedliwości. Zaczynasz popadać w kolejną obsesję. I co proszę? No wiesz, jedna z twoich obsesji. Kiedy coś zaczyna cię tak podniecać, że w końcu nie myślisz o niczym innym, a później zupełnie tracisz kontakt z rzeczywistością. Arturze, co ty mówisz? Już tak bywało. Tak, tworzysz swój własny świat fantazji z tym psem w roli głównej. A skąd to wiesz? Nie możesz zajrzeć komuś do umysłu i poznać jego snów. Nie? Cóż, mogę spróbować, zgoda? Zaczyna się od jakiegoś głupstwa, jak... czy ja wiem... Narody Zjednoczone. Bzdura! A teraz szept. Überhund przekonuje zebranych delegatów, aby walczące kraje zawarły pokój. Niesamowite. Do nogi, szept! Chodź, piesku! Panie i panowie, przepraszam, ale muszę już iść. Kleszcz nie potrzebuje! Ratunku! Pomocy! Dobry piesek! Kocham cię! Tak, wiem! Ratujcie mnie! Potwór! Potwór! Zdaje się, że Artur znowu ma kłopoty. Masz rację! Chodźmy, uratujmy go! O nie! To kleszcz i jego niesamowity pies szept! Jesteś taki sam jak Jack Horner. Włożyłeś palec do ciasta mojego mózgu i wyjąłeś śliwkę mych najskrytszych marzeń. Jak ty to robisz? Cóż, nie jesteś zbyt tajemniczy, kleszczu. Przemawiasz tak do niego już cały tydzień. Otworzyłem usta i zatopiłem statek własnej prywatności. Szept! I chodzisz! Tak rozpocznie rządy, baron gwałtowny! Uciekajmy! Ej, to pogwałcenie praw naszej poczty! Federalna zbrodnia! Dalej piątko! Zróbmy z tym porządek! Proszę pana, obywatelska piątka położy kres pańskim gantom! Walka! Chodźcie, spróbujcie! Człowiek dywan! Ocierając stopy z dywanu o jakąś powierzchnię, tworzę silny ładunek elektrostatyczny. Już ja ci dam statek, ty wredny przebierańco! Za duży ładunek! Nie mogę się ruszyć! Trochę kleju! Dorwał kapitana Kleja! Załatwił nas! Aport! Aport! Witam w drugim tygodniu doktora Żarcie! Przyszedł czas, by wypić pierwszy przepyszny koktajl dnia! 100% syntetyku! Absolutnie żadnych wartości odżywczych! Słuchaj, szept! Jak wołam aport, musisz się ruszyć! Co tam, piesku? No jasne! Głupol ze mnie! Musisz poczuć zapach zdobyczy, nim zaczniesz pościg. Gotowy? Powąchaj. Świeża piłka. Szept, piłka boi się ciebie. Posłuchaj, jak płacze. Zwęż jej strach.
No, aport! Właśnie tak, już po tygodniu diety doktora Żarcie wasz organizm zaczyna żywić się sam, pożerając własny paskudny tłuszcz i odchudzając was. Halo? Halo, Kleszcz, mówi czworonożny. Walczymy w centrum z maniakiem. I maniak załatwił już trzech. Nie, już czterech. Możecie nam pomóc? Tak jest, już lecimy. Świetnie! Ja spadam! Arturze, szept! No już, do boju! Rozczarowaliście mnie! Jestem nowy w mieście! Szukam trochę gwałtu! Nie stać was na nic więcej? Biegniecie jak milie, a mam dopiero szóstkę! Ciesz się zwycięstwem, dopóki możesz! Kleszcz już jest w drodze! Jest silniejszy niż my wszyscy razem wzięci! Serio? Dobra! Odkręcę na siódemkę! Im jestem większy, tym bardziej boli! Szept na miejsce zbrodni. Dziś poznasz smak rasy złoczyńców. Ten gość naprawdę wie, co to wściekłość. No dobra, niszczycielu wszystkiego. Mamy już dosyć twoich wybryków. Kto tak twierdzi? Co? Kleszcz i jego niesamowity pies Szept! Godny przeciwnik! Czy jesteście cali? Owszem, druhu. Prędko! Zerwij mu ten pas! To środek mojej mocy! No pięknie. Już po ulicy! Słuchaj, walczący ze złem nie można spuszczać zbrodniarzy z oczu. Są podstępni i złośliwi. O, no właśnie. Szept! Nie bój się! Nic ci nie zrobię! Ja jestem Artur! Tak sobie latam! Jasna! Walcz jak mężczyzna! Dzięki, wolałbym nie! Już! Co? Jest mój, oddawaj! Nie! Nie! Szept! 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 O nie! Wygląda strasznie! Kleszczu, on zawsze tak wygląda! Nie! Ma takie szkliste oczy! Jest cały wilgotny! Bo zawsze jest! Spójrz na jego sierść! Strzępi się jak jakiś tani sweter! Wezmę go do weterynarza! Kleszczu, od tygodnia ci to radzę! Idź z nim do doktora Sniffa. Ja pomogę obywatelskiej piątce i spotkamy się w domu. Dobrze? Pomocy!